O Jezu, chce mi się spać. Dzień dobry, dzień dobry. To tylko Franek. Witajcie w kolejnym vlogu. Nie wiem, co dzisiaj będziemy nagrywać. Ale może coś ponagrywamy, poopowiadamy. Pokażę wam, jakie nudne jest moje życie. Dzisiaj wróciłam z 24, jestem tak zmęczona i tak mi się nie chce. I żeby mi się tak chciało, jak mi się nie chce. Siedzieliśmy sobie z Frankiem, oglądaliśmy jakiś film, a teraz Franuś ogląda sobie YouTube Gplaya z Minecraft. Nie wiem, co to jest za kanał w ogóle, no ale Franek to bardzo lubi, więc sobie ogląda. Co to jest za kanał, Franusiu? To jest Gplay. Jaki? Gplay. Gplayek? A co ty zrobiłeś z tym sweterkiem? Franek, ty dziurę zrobiłeś sobie. Daj mi ten mój zegarek, zakładaj mi go tu. Dawaj. Oddawaj. Daj, mamie. No, więc tak, Franuś jest chory. Tutaj nie patrzcie na mój bałagan w domu, no bo wiadomix. Nie było mnie przez kilka dni. Jezu, ten sweterek się tak rozciągnął, masakra. W ogóle zrobiłam sobie zamówienie z Bompixa, przyjdzie za kilka dni pewnie. I zamówiłam sobie tam też sweterek i bluzę. Ogólnie te sweterki z zeszłego roku no bardzo się porozciągały w praniu. Ja je teraz zaczęłam nosić i strasznie się porozciągały. Muszę tutaj ogarnąć moje rzeczy kosmetyczne, pędzelki i wziąć je do mycia. No a ja sama też jestem chora, więc Lipton. No ale nie wiem, mam nadzieję, że mi minie. Dzisiaj siedzę w domu. Chociaż nie, muszę jechać coś ogarnąć, kurczę. Muszę jechać, umówić się na zmianę opon. I co jeszcze? I paznokcie chciałam zrobić, bo tutaj... Franek, weź ciszej te swoje Gplayki. No i dobra, słuchajcie, trzeba pozbierać pędzle. Wszystko iść umyć. I trzeba chyba zrobić porządek w tych kosmetykach, bo no dużo rzeczy już tutaj mam takich ogólnie do wywalenia. Skończył mi się w ogóle ta baza mi się skończyła. Więc jeżeli ktoś z was wie, gdzie można kupić tą bazę, to jest Makeup Revolution Aqua Seal Liquid Eye Primer. No i miałam 4 opakowania i wszystkie 4 zużyłam, więc nie ma. Muszę przejrzeć w ogóle te kosmetyki. Wezmę te pędzle, umyję gąbki i wtedy się ogarnę.
dobry, kochani. Pędzle umyte. Ja moje pędzle suszę w ten sposób, że kładę je tutaj na brzegu koło kaloryfera, a gąbeczki tak sobie schną po prostu. I co wam chciałam powiedzieć na temat pędzli z Glam Brush, z Glam Shopu, że one pękają. Tutaj widzicie jeden pędzel pęknięty. Wszystkie pędzle białe z Glam Shopu są popękane, są brzydkie. Tych tutaj rączek nie idzie umyć porządnie, więc o, tu kolejny pędzelek, ten też pęknięty, więc zupełnie wszystkie, ten już tu też pęknięty. Wszystkie pędzle białe z Glam Brush nie polecam. Jak widzicie, no tu mam z Elfa jakiś biały, ale on przynajmniej nie pęka. Ale za to polecam te pędzle w tym kolorze. Nie wiem, jak one się tam nazywają, ale one są fajnie wykonane i na razie z nimi się nic nie dzieje. I tak się zastanawiam, że już jak mi się te jasne rozlecą całkowicie, to chyba sobie zamówię więcej właśnie w tym kolorze. I mam takie 3 i nic się z nimi nie dzieje, zupełnie nic. Tak samo jak mam pędzle z Hakuru, też się z nimi nic nie dzieje. I myję je i tak dalej, i one mają ogólnie bardzo mocno tutaj to wszystko zrobione. A tu mam pędzel jakiś zwykły Prashard i on już też tutaj się rozpada powoli, więc no jest ogólnie do bani, ale z tych właśnie jestem bardzo zadowolona. I co jeszcze wam chciałam opowiedzieć, to, że skończyły mi się 2 podkłady. Pierwszy podkład to jest Wonder Match Eveline, bardzo fajny. Ja je tu mam tak położone sobie, bo chcę, żeby ten podkład, który tam jeszcze został, zleciał. Odkręcam sobie to i sobie wydobywam te resztki tego podkładu, bo no niestety ten sposób, ta pompka, tutaj widzicie, ile zostaje tego podkładu na brzegach. I drugi, który mi się skończył, to jest z Bell i też bardzo fajny, bardzo go lubiłam, więc myślę, że kupię je sobie ponownie. Ale podkład, w ogóle muszę tu poukładać w tej szafie, wiecie, bo tu mam taki syf, ale podkład z Max Factora Miracle Second Skin, to po pierwsze to jest Fairlight i on jest dla mnie troszkę za ciemny, a po drugie zobaczcie, co on mi zrobił z gąbeczkami. Ja chcę zużyć teraz wszystkie swoje podkłady. Gdzie są te 2 gąbki, które on zniszczył? Nie. Nie, co to się dopiało? No nie, dopiało się, myślałam, że nie. Ale jak to prałam, to ogólnie bardzo niefajnie się to myło, tą gąbkę prało. I wydawało mi się, że to nie zejdzie, że ten biały nalot na tej gąbeczce po prostu nigdy nie zniknie. A tutaj mam taką białą gąbkę z Blended, z której zupełnie nie jestem zadowolona. Zobaczcie, jak ona, jak ją się zgniecie, jak ona późno wraca do swojego stanu. A zobaczcie gąbeczki z Glam Shopu. No to jest zupełnie duża różnica. Tutaj one mi często właśnie się robią w nich dziurki, no bo wbije paznokieć czy coś, ale no to jest nieporównywalne i lepiej też się je myje. Te widzicie z Blended bardzo ciężko się myje, a te przez to, że są takie miękkie, bardzo fajnie się myje. No i tego podkładu nie polecam nakładać po prostu gąbeczką, bo okropnie się to myje. Ja tu mam jeszcze kilka podkładów do wykorzystania w mojej szafie. No i będę je wykorzystywać. Tu mam podkład z Catrice, tu mam jakiś z Estée Lauder, tu mam jakiś, z czego to jest, z Belle, tylko ten chyba jest mi za jasny. Z Laura Mercier to jest też już podkład skończony, zużyty. I ogólnie szału nie ma, dupy nie urywa, jakoś bardzo nie polecam. Chyba sobie też to pudełko tu wyjmę i po prostu będę je wyrzucać. I co tu mam jeszcze za podkład? Podkład z Wet n Wild. On jest za jasny. Ja mam Nude Ivory i on jest za jasny dla mnie. Będę go mieszać pewnie z czymś.
Tu mam jakąś mgiełkę fiksującą. Tu mam znowu podkład z Sorai, który jest za ciemny dla mnie, więc może te dwa sobie tutaj zmiksuję. Tu mam jakąś bazę. Tu mam podkład z Maybelline, który widzicie, konsystencja jego się zrobiła, woda w środku, więc w ogóle muszę go wyrzucić. Więc ja idę się ogarnąć, umyć troszkę. Włosy umyję, buzię umyję, zrobię jakiś peeling i wtedy jadę po Jasia. Potem jadę na zakupy do Biedronki. Ale jak wrócę, to zajmę się tą szafą, bo muszę to poukładać, bo nie podoba mi się to tutaj. I tak się zastanawiam, czy sobie jakiś pudełek nie kupić, ale chyba nie. Chyba to wkładanie w pudełka. Ten podkład też jest ogólnie ok z Eveline. Bardzo lubię podkłady z Eveline, z Catrice, z Belle. One ogólnie za niską cenę są spoczko. Tu patrz, co tu jest. Nie bierzemy? A tu są te same, widzisz. Tu. Nie, my robimy normalnie pierniczki. To jest proszek taki. Ozdoby weźmy lepiej, bo nie mamy już. Weźmiemy? Co? Z każdego koloru? No to odłóż tam. To jest pisak taki. A te pisaki nie są fajne. Co? Są fajne? To weź sobie jakiś, a może biały i zrobimy coś takiego, jak jest tutaj, widzisz? Nie? Nie. No dobra. Ja wezmę dla Franusia. Po każdym kolorze. A tych z serduszkami ja chyba nie biorę, co? Jak myślisz? Tylko wezmę te, nie? O, tu są fioletowe. Mój ulubiony. Nie, to są różowe. Zielone. Różowe, białe. Dobra, ja wezmę te. Ja mam zielone. Mam. Dobra, to babcia jeszcze chciała masło. Jasiu, weźmiesz masło? Mamy to. Dawaj. Tak, nasze zakupy. Cola Zero. Co tam jeszcze? Papryka. Cytryny. No, daj tutaj. A dla babci może zakupy... A dobra, to i tak. Dobra. To nie będzie osobno. Wody, które zawsze ktoś rozwala w Biedronce. Ja. Przeplatany! Ojejku, wody, które zawsze ktoś rozwala w Biedrze. Kawa. Czekaj. Ciebie musi być widać, ja? Dawaj tą kawę. Ja, ty znowu tu zwalisz. No, dwie kawy. Bolówki. Takiego holu to jeszcze nikt nie robił, nie? Kolejne. Holu z bagażnika. No dawaj, Jasiu. Kolejne bolówki. No. I kolejne tu są jeszcze. Ty będziesz sobie brał na śniadanie? Oj, doby. No, ładne są te. Oj, doby. Ale weź normalnie, gadaj. Oj, doby. Mój paznokieć. Oj, doby. O nie. Ja wiedziałam, że on mi spadnie, bo on był luźny. Ale teraz muszę sobie paznokcie zrobić. O, zdoby. Masło. O. No. Nie no, nie boli mnie to, ale... O, zdoby. Mleko. Weź tą wodę, ja? Śmietanka. Woda. Śmietanka 36, a może dzisiaj w końcu to ciasto bym zrobiła. Batonik plus batoniki, w nas jest dwa batoniki. No to są dla mamy batoniki, ale te batoniki w ogóle to pisze zero cukru, nie? A one mają, zaraz ci powiem ile cukru. 6,9 gram. Nie wiem ile to jest różeczek, pomidorki. 9 cytryn. Nie. A ty aż 9 babci włożyłeś. Dobra, czekaj to. Jogurty dla mojej mamy. 12 jogurtów. Dobra, czekaj.
A może ja bym zaraz jechała tam na cmentarz, ale sama. Sama ja mam jechać. Warzywa do kołu? No do kołu, tak. Ja to tak zawiązałam, że ja tego nie odczepię, Jasiu. Oła, znowu mi kolejny paznokieć się złamie. Kurczaki. Sienka z innika. Jo, co ty ćwiczysz? Laszam. Jasiu, nie tak. No nie otworzę tego, dobra. Daj tu kąsia to jeszcze. Sienka z innika. Można przeczytać? Dawaj. W sumie my to mogliśmy w tą większą siatę. To jest zapach do samochodu, mama. Zapach? Wiesz? Ładne są te niebieskie, to są zapach. Kapsułki! No, dobra. Kolejne z domu. Ścina. Ty to jest gigant. Wyrożona szałatka. Nie, to nie jest szałatka. Cztery dania. Zupa jarzynowa. Proszek jakiś? To nie jest proszek, tylko... No ja mam proszek, bo byłem. Kolejny mylący. Zupa kalafiorowa. Tik-tak? Tik-tak. Nie, to nie jest tik-tak. Ale cię nie ma widać teraz. No pokaż, co sobie kupił. No i nikt nie widział. No ładnie musisz. KitKat, a nie TikTok. TikTok to są te. Dwa mango na śniadanie. I gazetka. Dobra. Wszystko? I o, ty to tak rzucisz i kto to będzie wyjmował? Idź z tym po siebie. No i tak by to było. Jezu, ja na oczy fianko, więc nie kupiłam. A dobra, jak będę te jajka zawieść, to ja wtedy wiadę do apteki. No, jeszcze muszę jechać dzisiaj do pracy zawieść jajka, bo zapomniałam w niedzielę. Tak to jest, w sumie w niedzielę ja nawet zaspałam do pracy. Ale... Zobacz. Jezu. Jak to nas przerzuca. Muszę sobie kupić jakiś porządny uchwyt. Ten uchwyt, który miałam zamówiony, to się tym czego nie nadawał. No, okan z tyłka można było sobie... No nie nadaje się do niczego i muszę sobie kupić jakiś porządny uchwyt, ale no, ciągle nie mogę nic znaleźć. Ja muszę na Allegro dzisiaj go poszukać. Idziemy teraz do domu zrobić coś do jedzenia. A ty na którą idziesz do tego klubu? Co? Na 16? Ja bym teraz musiała z tymi jajkami jechać, ja bym po drodze się wzięła, co? Ha? Może ja, co? Ja pojadę sobie na kawę do koleżanki, do Alicji. Co ty na to? Danusia wezna? Czy trochę odchamić, bo mam stop praca i praca i praca. To by człowiek zławiał, a teraz jeszcze więcej tej pracy ma ponoć być, ale mam nadzieję, że nie. Będę miała więcej, no to z drugiej strony więcej kasy. Ale tak mi się nie chce. I paznokcie muszę zrobić, bo pękł mi paznokieć tutaj. Odpadł mi zupełnie, więc... On już był pęknięty i ja byłam pewna, że on mi odpadnie, ale nie, że tak szybko. Dzisiaj muszę zrobić sobie paznokcie, pomimo, że one tutaj na tej ręce jeszcze... Na tej ręce jeszcze są ok. No ale trudno, tam miałam coś źle zrobione i trzeba poprawić. Dobra, idź z tymi. Idź z tymi zakupami. Ja im dam jeść, bo one są głodne. One nie wytrzymają 5 minut. Chodź.
Ja. O Boże. Kurde, my jeszcze na cmentarz mieliśmy jechać. Mamy tu... Nie zdążyłam zajechać tam do drugiego dziadka. Kiedy my pojedziemy na ten cmentarz, Jasiu, weź te babci i ogórty, tylko chwyć je tak całe, nie? Bo one ci się spadną. Ja muszę iść po ten paszę wypakować.